Tematy dotyczące progresywnego podejścia do społeczeństwa pojawiają się w debacie publicznej od kilku ostatnich lat i budzą niesamowite kontrowersje. Jedni mogą zgadzać się z postanowieniami działaczy pro-LGBT, inni nawet jako zadeklarowani homoseksualiści mogą je kompletnie negować, jednak wszyscy są raczej zgodni. Seksualność nigdy nie powinna być przedmiotem oceny obywatela wobec aparatu państwa. Rząd nigdy nie powinien mieć prawa od tak pytać cię o twoją seksualność, bo to zwykła inwazja w wyjątkowo intymną strefę osobistą. Jednak czasy PRL w Polsce nie były normalne ani moralne. Władza pozwalała sobie na naprawdę wiele złego. W tym odcinku postaram się wam przybliżyć tło akcji Hiacynt, w której rząd za pomocą Służby Bezpieczeństwa i Milicji zbierał informacje o tym, kto jest w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej homoseksualistą. Mimo że Polska przestała karać relacje homoseksualne jeszcze w czasach sanacji przed okresem komunizmu w Polsce w latach 30., to kilkadziesiąt lat później po wojnie stosunek zarówno społeczeństwa, jak i rządu do takich osób był co najmniej sceptyczny. Rząd, szczególnie w czasach stalinowskich, otwarcie wyrażał pogardę w stronę par osób tej samej płci. Wobec tego w listopadzie 1985 roku rozpoczęto akcję Hiacynt, mającą według władz pomóc w zapobieganiu zachorowań na AIDS na terenie PRL oraz podjąć próbę kontroli kryminogennego środowiska przy okazji przeciwdziałając prostytucji. Dzisiaj jednak znamy już prawdziwe powody przeprowadzenia tej akcji. Chodziło o zebranie wysoce kompromitujących, szczególnie w ówczesnym konserwatywnym społeczeństwie, danych i materiałów o problematycznych, wywrotowych lub po prostu zwykłych obywatelach. Materiały zebrane przez milicję obywatelską mogły przysporzyć problemów takiemu homoseksualiście nie tylko u swojego państwowego pracodawcy, lecz także w jego rodzinie, skazując na ostracyzm. W niektórych przypadkach mogło być znacznie gorzej, gdyż wielu homoseksualistów miało nawet swoje żony. W całej Polsce praktycznie jednocześnie z domów, szkół i miejsc pracy wynoszono osoby podejrzane o homoseksualizm, bądź tych obywateli, którzy z tym środowiskiem mogli mieć cokolwiek wspólnego. Założenia akcji w całym kraju były podobne. Służba Bezpieczeństwa brała taką osobę i zakładała mu tak zwaną kartę homoseksualisty. W dokumencie, który dzisiaj przybrał legendarną nazwę Różowej Teczki, dana osoba musiała zeznać mniej więcej: niniejszym oświadczam, że ja jestem homoseksualistą od urodzenia. Miałem w życiu wielu partnerów, wszystkich pełnoletnich. Nie jestem zainteresowany osobami nieletnimi. Osoba, nawet jeśli nie była homoseksualna, po namawianiu ze strony SB o podpisanie dokumentu, w razie odmowy była bita, poniżana i torturowana. Jeśli ktoś jednak rzeczywiście był gejem, pytano o sposoby uprawiania stosunków seksualnych i dokładną liczbę partnerów. Rewidowano również kontakty z opozycją i duchownymi powiązanymi z Solidarnością. Nie było żadnych testów na krew wobec obecności wirusa AIDS, pewnie dlatego, że w tamtych latach nie było możliwości ich przeprowadzenia czy działań profilaktycznych, jakiegokolwiek ostrzegania przed zagrożeniem chorobowym. Chodziło tylko i wyłącznie o materiał do szantażu. Szczególnie jeśli taki delikwent wykazywał swoją działalnością bądź postawą jakiekolwiek predyspozycje do tworzenia elity państwa po ewentualnej rewolucji, czy to w showbiznesie, sądownictwie lub rządzie. To nie są osoby wybrane przypadkowo. Nie jest tak, że szukano, nachybił, trafił. Szukano tych osób, o których, jak powiedziałem, sądzono, że w niedalekiej przyszłości staną się osobami znaczącymi, wywierającymi wpływ na innych ludzi. Akcja prowadzona do 1987, uzupełniona w 1988, zebrała łącznie ponad 10 tysięcy deklaracji o homoseksualizmie różnych, zapewne zwykle wpływowych osób. Liczba tych teczek jest jednak niepotwierdzona, chociaż emerytowany agent ABW w wywiadzie dla tygodnika Polityka wyśmiał tę sumę, sugerując, że mogło być ich o wiele, wiele więcej. Mówi się, że akcję próbowano ponownie wznawiać po roku 1988 w Gdańsku, lecz wstrzymano się po tym, jak zabrakło strojów ochronnych dla milicjantów. Do dziś nie wiadomo, gdzie znajduje się większość teczek, ani co i kogo dokładnie kryją te dokumenty. Co się z tymi materiałami stało? Przychodzi Wolna Polska i wszystkie te materiały z operacji kryptonim Hiacynt giną. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Mijają kolejne lata, część z nich zostaje odnalezionych w komendach wojewódzkich policji. Niewielka ilość znajduje się w zasobach Urzędu Ochrony Państwa, a później w zasobach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale zdecydowana większość, obliczona na blisko 70%, gdzieś znika. I nikt nie wie, co się z tym dzieje. Tych 11 tysięcy teczek, dotyczących 11 tysięcy ludzi, trzeba oszacować, założyć, że ludzi wpływowych, że ludzi, którzy dziś prawdopodobnie są gdzieś w showbiznesie, są w polityce, są w biznesie,
są w innych środowiskach. Że te materiały są i są w czyichś rękach. Niektórzy sugerują, że te, jak i wiele innych teczek z czasów komunizmu, służą wąskiej grupie ludzi do kontroli i szantażu wysoko postawionych osób w naszym państwie. Co sądzicie o tej sprawie? Czy słyszeliście wcześniej o niej? Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli macie jakiś pomysł na film, możecie go zostawić w komentarzu. Jeśli będzie ciekawe, to postaram się go jakoś zrealizować. Zachęcam do polubienia tego filmu i zostawienia subskrypcji. Dziękuję.